Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Dlaczego? Ano dlatego, że się stęskniłem strasznie za Wiedźminem i przy okazji też dlatego, że no rośnie coraz większy hype na nowy dodatek, który ma wyjść, Serce z Kamienia. Nie wiem, czy wy już zamówiliście swoją kopię, ja zamówiłem wersję pudełkową z tymi kartami do Gwinta, no nie mogłem tego odpuścić, jako że jestem jakimś tam, powiedzmy, fanem Wiedźmina. Być może nie takim od samych początków, gdzie to były książki, ale na pewno jeżeli chodzi o gry. Chociaż książki też przeczytałem, ostatniej części jeszcze nie dokończyłem. W każdym razie chciałem wrócić do Wiedźmina. Mam nadzieję, że się jakoś tam ucieszycie, że znowu będziemy przemierzać Skellige, Novigrad, ogólnie robiąc zadania poboczne, bo nam troszeczkę tych zadań pobocznych zostało. Może pokażę wam, jakie teraz tak naprawdę zadanie poboczne sobie chciałem zrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy kiedyś spotkać się ze Śniączką, która miała tam oczywiście nam powiedzieć ważne rzeczy związane z głównym wątkiem fabularnym. Nie chcę tutaj niczego spoilerować, więc serdecznie zapraszam do mojej serii z Wiedźmina. A to zadanie poboczne nam się odpaliło właśnie wtedy. Nawiedzony dom. Przemierzając barwne ulice Nowigradu, Wiedźmin natrafił na ciekawe ogłoszenie. Sugerowało, że niejaki de Jonkhear, jakiś, nie wiem, zdołał sprzedać jakiemuś naiwniakowi dom, który za mieszkanie i plac zabaw obrała sobie Sara, sympatyczne skądinąd bożątko. Z ogłoszenia wynikało jednak, że nowy właściciel nie przypadł do gustu dzikiej lokatorce. Geralt postanowił sprawdzić, jak się miewa Sara. No właśnie, bo z tym bożątkiem się udało nam jakoś dogadać, oczywiście. A my ponownie sobie odwiedźmy to miejsce i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Swoją drogą, chyba wiedźmińskie zmysły też moglibyśmy sobie odpalić. Jakiś trop tutaj jest? Nie wierzę. Dobra, idziemy na górę, bo chyba coś na górze tam... Ładnie mi... Jest Sara! Siemaneczko, co tam? Wiedźmin, Wiedźmin! Corin, zobacz, kto przyszedł! O, właśnie, mamy naszą Śniączkę. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... Nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. No i owszem, to prawda. Zadanie zakończone powodzeniem, no trzeba było tylko tutaj tak naprawdę przyjść, porozmawiać z nimi. I nic więcej nas tutaj nie trzyma. Zajmijmy się jakimś innym zadaniem pobocznym. Na przykład coś w Nowigradzie. Wściekłe pięści Nowigradu. Myślicie, że możemy iść pobić się na pięści? No 23 poziom. No dobra, niech będzie. Zmierz się z kapitanem. Troszeczkę mamy tam drogi. Nie wiem, czy... Nie warto wezwać płotki. Halo, płotko! Jest płoteczka, chodź, chodź maleńka. Dobra. I tak nie możemy cwałować chyba tutaj? Nie, nie możemy tego tutaj robić. Dobra, mam nadzieję, że większość zadań pobocznych, które mi zostały, to nie będzie właśnie kwestia tego, że... Oj, co się stało? Że gdzieś pójdziemy i odbierzemy nagrodę, ale na pewno została nam masa zadań pobocznych. No i też chciałem powiedzieć przy okazji, a to panowie co, życzą? Geralt z Rivii, Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Ja. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. O Boże. Zabrać cię na przesłuchanie, ale wpierw oddaj broń. Chyba twoja mama. Oddam za pokwitowaniem. No fucking... Na przesłuchanie mnie, Wiedźmina, panowie, nigdy was nie ulubiłem, nie będę ukrywał. Po moim trupie. A mówiłem ci, nie nabierze się.
No trudno. I tak się go ubije, tylko wyzwanie będzie większe. Gdzie chcieli nas ściągnąć? Pamiętasz kaznodzieje, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach, którego żeś przed wiernymi upokorzył? Pamiętam doskonale. W jego imieniu udzielić sakramentu, ostatniego namaszczenia. Ja ci namaścić to mogę twarz moją klingą, jak chcesz. Co ty na to, kolego? Proszę bardzo, jeden... O, panie. No. To by było na tyle. No, a wracając do tego, co miałem powiedzieć, to to, że została nam naprawdę masa jeszcze zadań pobocznych, bo na Skellige chyba nawet nie zebrałem ich z tablicy ogłoszeń. Także tego będzie naprawdę sporo. O, kapitan Straży Świątynnej, czyli do ciebie mam się zgłosić, tak? Zapisuję się. Dzień dobry, Buchmacher. A może sobie najpierw zapiszemy, co? Jak sobie zapiszę, to będzie dobrze. Nie tu, a zapiszmy sobie tu. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale wszedł update do Wiedźmina, tak zwana Nowa Gra Plus, ale to o tym zaraz. Nieważne jak się nazywasz, nieważne skąd pochodzisz, ważne jest, czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem. Oczywiście, że tak. Już raz spotkałem się z kapitanem. Pamiętam cię, mutancie. Ej, po nazwisku to... Istnieje od wrogości, obstawiajcie! Powstrzymam ich na długo! Oczywiście stawiamy dużo moich... Zaczynajmy, jestem gotowy. ...pieniądzów. Walka! Okej, dobra, zapomniałem jak się walczy na pięści, więc może być śmiesznie. Pójdziesz w dym. Oddział za mną! Aha. A, ty mendo. No jak? No halo, przecież się... No nie wierzę. No nie! No jak nie trafiłem silnym atakiem, serio? To miał być silny atak. No chodź, koleżko. No! Widzę, że tak... O kurde. Oddział za mną! Mhm... Za późno. Muszę na jego plecy wejść. Kończmy to. No nie wierzę. Oddział za mną. Dobra. No ty mendo, no. No atakuj go, kurde, wiedźmin tam po plecach, no. Oh, shit. No, będzie ciężko. No czemu cię... No nareszcie, o Boziu. To było ciężkie, zwłaszcza jak nie pamiętałem jak to się najlepiej walczy, ale chyba tak właśnie unikami na plecy. Oto twoja nagroda, mistrzu.
A, dziękuję, dziękuję. Teraz ile pieniądzów? Możesz dostąpić zaszczytu walki z mistrzem Nowigradu, Durdenem. Krawiec mieszka na Zamurzu i tam też odbędzie się walka. Przyjdź po zmierzchu. Krawiec? Chcecie mi powiedzieć, że krawiec? Prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czasu. Że krawiec jest mistrzem walk na pięści? To ciekawe. Dobra, zobaczmy sobie, co dalej wykonujemy te zadania. Stoż walkę o miano mistrza Nowigradu z krawcem. No dobra. No dobra. A mamy może to gdzieś blisko? 202. A te pie na pięści. 306. No to może po drodze gdzieś byśmy zahaczyli o... O króla żebraków oddałby może nam pieniądze. Może teraz, król żebraków jeszcze sobie spokojnie żyje. Mówiłem o tej nowej grze plus. Nie, jeżeli ktoś orientuje się w Dark Souls, Demon Souls, to wie, czym taka nowa gra plus się charakteryzuje. Mianowicie jest to ponowne przejście gry od samego początku. Ale zostawiając nasz poziom postaci, nasze umiejętności i nasze wyposażenie, jeżeli chodzi oczywiście o broń, bo niektóre przedmioty fabularne muszą zniknąć po prostu z naszego, ze względu właśnie na fabułę, muszą zniknąć z naszego ekwipunku, ale praktycznie całe uzbrojenie, które... To taki piękny, że ma pewnie problem. Całe uzbrojenie, które... Zaraz, jak tu się wchodziło? Bo od drugiej strony, czemu ja taki jestem jakiś... Nie od tej strony. Ja na tą płotkę wlezłem. Łoteczka, jedźże. Piękna. Trochę mnie to poprowadziło tak mi z pensji, za przeproszeniem. Czy da radę przejść na drugą stronę jakoś? Może sobie sprawdźmy mapę. To było naprawdę przydatne. Aha. Tutaj. No dobra, no to trzeba to objechać dookoła, co? Dum, 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 dum. Dobra, mamy tutaj tego gościa od pierogów. U niego sobie zrobiliśmy właśnie te wszystkie mistrzowskie rzeczy. Swoją drogą muszę mieć 34 poziom postaci, żeby zrobić i wykorzystywać te mistrzowskie właśnie ostateczne... Ostateczny poziom... Oj, tu chyba. Ostateczny poziom tych moich wszystkich... A, rozumiem, że tutaj jest tak... dobra, powiem wam szczerze, że zapomniałem, jak tam się wchodziło. Bo to chyba do tego króla żebraków się wchodziło tak z tom. Nie chcę nikomu niczego kraść. Wchodziło się chyba z Triss Merigold. Znaczy nie z Triss Merigold, tylko się wchodziło samemu, a wychodziło się z Triss Merigold. Dobra. I czasem nie wiem, czy to nie było tutaj, po prawej. Odpocznij. Jest kurde, w tym Nowigradzie można się nieźle zgubić. O, właśnie. Coś mi się wydaje, że to było tutaj. Halo. Otwierasz. Puk. To ja. Jestem Wiedźmin. Dziękuję. Ja tutaj tak na szybko. Dobry, Riku uwolniłem. Co ty na to? Królu. Pieniądze może mi da jakieś. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Riko dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Bierz. Czyli dostałem pieniądze? No, 5 punktów doświadczenia to jest nie lada gratka. Każdy by tak chciał. I Earl... Hard jakiś dostałem. O, i pancerz wojownika Frey. O, tutaj przed chwilą nawiązywałem do Dark Souls. A tutaj proszę bardzo. Jest i Dark Souls, Freya. Jeżeli ktoś kojarzy Freya, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, no to w takim razie lecimy na te pięści. Lecimy na te pięści, już mamy niedaleko. Zobaczymy, jak tym razem nam się powiedzie, bo no było ciężko. Czasami trudno jest zrobić unik pod pachę, tak jakby, czyli za plecy
przeciwnika, no bo wtedy najłatwiej jest uderzyć. No, jeżeli się bronimy cały czas, no to nie ma opcji praktycznie zadania nam jakichkolwiek obrażeń, chyba że nasza wytrzymałość spadnie do zera, czy tam adrenalina bardziej. Tutaj już mogę... Jest, mogę. I gdzie tutaj koledzy walczą? Ale to chyba po zmroku, tak? Chcesz walkę... A, widzę, że niekoniecznie po zmroku. Dzień dobry, Bukmacher. A kurde, poczekaj. Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że w Velen to mówi ten gość. Samego sierżanta. I to mówi ten gość, który stoi przede mną, że... Jesteś tak głupi, że nie tknąłbym cię patykiem, a co dopiero ręką. Ale tekst. Damn. Dobra, oczywiście zapiszmy sobie tylko grę. Zapiszmy sobie grę. I jeszcze raz podejdźmy. Śmierdzi spalonym mięsem. Czemu nie palą tych stosów poza murami? No właśnie, czemu nie palą tych stosów poza murami? Spodziewaliśmy się cię. Cześć, cześć. Ten mistrz to Kutas. Ciekawe, co to jest. Każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie, ja jestem pierwszy. Wiesz, dlaczego nazywają mnie krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi tymi rękami. A, to dlatego krawiec, okej. Okay. Historia. No, już tam mu dygło coś. Dobra, oczywiście stawiamy jak najwięcej na nas, no bo bez przesady. Mamy to zamiar wygrać. Z krawcem, więc zaczynajmy. Później pewnie przerzucą nas do Skellige. Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia. Przed wami Geralt z Rivi przeciwko krawcowi. Chodź na tu do mnie. Wujek Durden sfastryguje ci buzię. Nie ma wujek Duren. Dureń. Taki joke. Dobra. No halo. Zdychaj. Może tak. Gro. O, właśnie. Czy oni wszyscy mają czkawkę, czy mi się wydaje? Dobra, silne ataki na plecy to dobra rzecz. No, kolego. Aj, nie zrobiłem uniku za plecy. O, teraz jakie krytyki weszły. Ja mi się regeneruje życie w sumie, tak teraz zwróciłem uwagę na to. Ciekawe, jakbym sobie zażył na przykład jakąś jaskółkę przed tym. No, kolego, ze mną nie wygrasz. Ty jesteś krawcem, to ja jestem wiedźmin. Dobra, ostatni cios chyba. Dobra, naładujmy sobie troszkę adrenaliny. No nie wierzę, obronił się? O. No. Jest. I to ja jestem. Mistrzem Nowigradu. Pewnie wysnął nas tak, jak wspominałem, do Skellige, co? Durden nie jest już mistrzem. Od tej chwili tytuł należy do Przybłędy. Jestem Geralt i naszej Biały Wilk. Jeśli masz jeszcze komuś, to w Velenie na Skellige znajdziesz kolejnych chętnych do walki. W Velen chyba już byliśmy, z tego co pamiętam, więc... Zostało nam Skellige. W Velen chyba już wszystko porobiłem, tak mi się wydaje. Zobaczmy zadania. Porozmawiaj z myśliwym. Nadal w Velen. Przeszukaj rezydencję używając wiedźmińskich zmysłów. Nabiał i ciemne siły. Od pewnego kupca w Nowigradzie Geralt dowiedział się o czarodzieju. A, został spalony na stosie. A to ciekawe. Pytanie jeszcze, gdzie jest to jakaś szybka podróż?
A, szybka podróż tutaj po lewej. Chodź, płotka. Idziemy szybko podróżować do następnego miejsca, gdzie możemy wykonać jakieś ciekawe zadanie. Ale naprawdę, ja już się nie mogę doczekać tego rozszerzenia. Podobno ma być mega. I wiecie, co ma być jeszcze? I podobno ma być jeszcze tam nasza kochana, stara znajoma. Dobra, gdzie to w Velen jest? A, tutaj jest rezydencja, dobra. I podobno ma być nasza stara znajoma. Lekarka. Szani. No to ja rozumiem, dobra. Także nie Triss, nie Yennefer, a Szani. Dobra, co tu się stało? Przeszukaj rezydencję używając wiedźmińskich zmysłów. Używam wiedźmińskich zmysłów, dobra, co? Czy mi się wydaje, czy tu jest jakiś znak kota? Więc gdzieś tutaj powinien być rynsztunek szkoły. Ktoś tu został spalony. Dom jest kompletnie zniszczony, ale magiczny krąg wytrzymał. Wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. Ups, nie wiem, czy to był dobry pomysł, jednak Geralt nie lubi. Ależ to cuchnie. Podróżować. Czy ja mam w swoim ekwipunku kota? Czy ja mam kota? Kot. Czy to jest kot? Nie, to jest puszczyk. To jest kot. To jest kot. I bym chciał na... No, zamiast tego gromu możemy sobie wziąć kota. Okej, i teraz co widzimy? Przeszukaj lochy. Smród starego sera. Wygląda na to, że Eramas był tyromantą. Był kim? Rozumiem, że jak zejdę tam na dół, to będę tracił życie. Bo smród. Ohohohohohohoho. Z czego Eramas robił ten cholerny ser? Lepiej uważać. No tak, ale jak ja mam to przejść? I lepiej powiedzcie, czy to jest jakiś labirynt, gdzie na przykład jakiś ser nie cuchnie? Czy ten ser cuchnie? Ten ser nie cuchnie. Więc widzicie, to jest chyba jakieś po prostu przejście jakimś takim jakby labiryntem. O, ten ser nie cuchnie. Ten ser nie cuchnie, ten cuchnie. Ten cuchnie, ten chyba nie cuchnie. Ten też i tam do końca. Nie unosi się taki charakterystyczny, wiecie, dym nad nich. No i proszę bardzo, nie ze mną te numery. A, tutaj też jest przejście, kurde, zobaczcie. No tak. Pytanko teraz. Gdzie teraz? Czy ja mogę tutaj wskoczyć? Halo, Geralt? No właśnie. Ops. Tu nic. Przeszukaj lochy. No okej, jesteśmy... 2 punkty doświadczenia. Nice. Dlaczego oni mi to zrobili? Dlaczego, kurde, jak zostawi człowiek na później jakieś zadania na mniejszy level, to dostaje później jakieś skrawki w ogóle doświadczenia. No to jest chore. Dobra, coś tu na ziemi jest. Wow. Znowu mnie wsysnął jakiś, kurde, portal. Dobre tekstury. Dzięki. Dobra, tutaj też będzie ser? Co to jest? A, to jest jakaś pochodnia. Nie, chcę na razie. Nawet chyba bym nawet jej nie mógł podnieść, tylko mógłbym ją zapalić w tym miejscu. Nie, ja bym spadł. A to jest chyba woda, nie? Chyba tak. Więc nic by mi takiego się nie stało. No i teraz pytanko jest jedno. W którą stronę płyniemy? W tę stronę? Bo pewnie jakiegoś takiego... Jakieś minimapki to nie mamy, oprócz tej tutaj. W prawym górnym, co? Cuchnąca sprawa ogólnie tutaj. Da się to opłynąć dookoła?
Nie bardzo. Nie da, ej, nie da rady tutaj dopłynąć tego dookoła, no come on. Nie tak? Wejdziemy tam na górę? Ej, jakoś udało się, udało. Nieźle. W sumie nie tak jakbym chciał. Ale zawsze. No chodź, Geralt. I tam widzę chyba nawet jego... Tak... Kopsa. A co tutaj się stało? Jezus Maria, co robili temu człowiekowi? Ej, niedobrze. Nie za ciekawe rzeczy. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. Lambertowi? Że mglaki są odporne na smród? No, o tym glaku ty jeden, ty. Critical hit. Okej. Okay. Co to jest? Figurka byka? I notatki czarodzieja... O, notatki czarodzieja. Ciekawe, co to jest. Notatki czarodzieja. Zaraz sobie to poprzeglądamy. Ktoś nałożył iluzję. No, mam... Nie ze mną te numery. Jednak na iluzję coś tutaj mam. Kot. Schemat. Czarny jednorożec i manuskrypt. Wyćmienity kartacz. Dobra, pozbieram to wszystko, później się to poprzegląda. A tymczasem jeszcze coś tutaj jest. Przeszukuję lochy. A, tutaj. Że niby to jest kolejny portal? Tak. To miejsce wygląda na skarb. Co? Powinienem się tu rozejrzeć. Na skarbiec, tak? No dobra, ale jeszcze chciałbym sprawdzić sobie, co to było za... Książeczka. O, książki, dodatkowa zakładka. Odkąd ja grałem, to tego czegoś nie było. Notatki czarodzieja. Wizja ustabilizowała się i oto przez lekki, jakby księżycowy opar ujrzałem czterech książąt. Każdy konno i zbrojno. Pierwszy miał rumaka koloru mgły, drugi koloru siarki, trzeci czarnego jak otchłań, a czwarty kucyka. I ujrzałem fontannę z drój czysty, a książę nie pili z nie... a książęta nie pili z niego, bo im zakazano. I nadleciał ptak rajski, rubinowy, złocisty i usiadł na gałęzi drzewa, a drzewo miało rąk 1040 i tak dalej. Być może to są jakieś informacje do tego, że mam na przykład dostać się teraz do tego skarbca. Działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. No tak. Coś tu jest. Interakcja. Super. Pytanko, co to jest? Dezaktywuj magiczną barierę. To są ciekawe. Rozumiem, że jak tego dotknę, to mnie pewnie popieści, co? Może to działa na jakieś... Nie! Kota, kurde, wypiłem, głupku. Może działa to na jakiegoś Arda? Nie? Może na jakiegoś Igni? Bo ja nie mogę mieć... O, rozbłysło! Patrzcie! No i... Wyłączyłem barierę. Wyłączyłem już? Myślałem, że kurde trzeba tak, żeby dwa naraz się zapaliły. No nieźle. Pad mi zaczyna drgać, nie wiem dlaczego. Tutaj mamy figurkę węża, nowigradzkie korony, a tutaj jeśli mamy... Jeśli miecz jest tak samo zabójczy jak sery Eramasa, to warto go wziąć. Chyba nazwę to ostrze Emmentaler. Emmentaler. Zadanie zaktualizowane. Więc nabiał i ciemne siły. Zakończone. No, 3 punkty doświadczenia dostałem. Boże, jak słabo. Sprawdźmy ten Emmentaler, ale pewnie jest słabszy od tego, co w tym momencie mam, bo to jest zadanie na niski poziom. Chociaż, no, jak nawet nie jest tak źle. Taki niski poziom, a jednak
Obrażenia ma dosyć srogie. Tylko o 9 mniejsze. Nieźle. Dobra, i pewnie co? Muszę wrócić tutaj tą samą drogą, którą przyszedłem, co? Czy ktoś mnie na przykład spotka w drodze powrotnej? Się zastanawiam, czy kończyć, czy z kimś się jeszcze tutaj będę miał okazję spotkać. Oj, mglaka troszeczkę tam. Chociaż od mglaka mógłbym wziąć coś, bo może mi będzie później potrzebne. Bo widzicie, w tych nowych update'ach wszystkich ja od tamtego czasu nie grałem do jakichkolwiek update'ów. Więc powchodziło tam trochę patchy, na przykład, że jest coś takiego jak skrytka. Wcześniej tego nie było i no, człowiek się męczył z tym, że co chwilę był przeciążony, co chwilę nie miał miejsca w ekwipunku, a teraz można sobie... Oj, nie wiem, czy tu chciałem zejść. A teraz sobie człowiek może po prostu schować wszystkie rzeczy do ekwipunku, tym bardziej, że na przykład jeżeli chodzi o... Tym bardziej, że jeżeli chodzi o wszystkie ulepszenia swojej broni i tak dalej. No to musimy mieć poprzedni. Musimy mieć poprzedni schemat, poprzednie po prostu zrobione ulepszenie, żeby zrobić następne. Zawsze tutaj nie umiałem nurkować, no. Nie, nie, nie nurkuj, tylko wyskocz tutaj. Kolego! Wyskoczysz? Dobra, widzę, że chyba trzeba na jakąś mieliznę trafić, co? Okay. Dobra, dobra, już. Wiedźmin. Nie ściemniej. Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze mi tutaj wyjdzie na spotkanie, że ja, mówię, cię zarąbałem jakiś mieczyk. Ten mieczyk oczywiście. Szkoda, że to się jakoś tam... Nie wiecie, nie ma randomowych statystyk taki miecz, że on mógłby być lepszy, mógłby być gorszy od tego, który na przykład aktualnie posiadam. A to jest chyba trzeba na ziemi, tak? Aktywować portal, co? Jeszcze będą te serii nieszczęsne. Znowu tekstury troszeczkę musiały się doładować. Te serii teraz nieszczęsne, muszę jakoś powrócić. O kurde, to nie będzie takie... Chyba, że serii na przykład już się dezaktywowały. To by było fajne. Ale nie sądzę. No. No nie, jednak nie zaryzykuję przeprawienia się przez te sery. Tak na szybko. No bo mógłbym stracić... Zaparłoby mi dech w piersiach. Tu. Nie tu. Tą stronę. To. Oj, kota nie mam, kurde. Oj, shit. Nie! Geralt, wracaj do tego miejsca. No nie wierzę. Dobra, wiecie co? Musiałbym sobie pomedytować godzinkę, żeby mi się... Koty! I teraz widzę o wiele lepiej, jeżeli chodzi o... No dobra. Tak to nie wiedziałem, które, wiecie, ten sfond emituje, a które są dobre. I co, jesteśmy na zewnątrz? Ktoś mnie zaatakuje za to, że mu zabrałem Emmentaler? Chyba nie, ale teksturki mogłyby się doładować, będę wdzięczny. O kurde, co to się stało? Ła, czemu tak wali mi po oczach? Te, słońce! Ej, ciekawy jestem, czy to jest jakiś problem z grą w tym momencie, czy ja muszę się przyzwyczaić, jak byłem... A przecież to jest efekt kota. Ach, człowiek głupi, zapomniał już. To jest efekt kota, no słońce nas oślepia po prostu pod wpływem, jak mamy kota na sobie, no to słońce nas wtedy totalnie oślepia za dnia. No dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Wiedźmina 3. Ja sobie tak mówiłem, już na początku chciałem wrócić troszeczkę do tego Wiedźmina. Jeżeli byście chcieli kolejny odcinek z jakichś zadań pobocznych, to dajcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!